Hej siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale, na mapce Elm Creek, moi drodzy, który my tu już mamy sezon, bo to jest bardzo zastanawiająca kwestia, która w tym momencie w sumie przyszła mi nawet do głowy, żeby poruszyć ten temat, który tutaj mamy sezon. Telewizorek, gdzie jest telewizorek? O, tyle tych ikonek tutaj doszło, jest telewizorek. Sezon 7. Okej. Czyli już 6 lat mam tutaj przegrane. No jakby pierwszy rok to jest ten oczywiście pierwszy, gdzie to zbieramy to, co nam na początek gra dała. A teraz to już sobie działamy na tym, jak sobie sami zaplanowaliśmy. No i słuchajcie, moi drodzy, przyszedł ten czas, gdzie mamy już marzec ponownie. 6 marzec będzie, bo jakby zaczynamy w lato, zaczynamy od żniw, także tak to by wyglądało, że to nie jest jakiś tam 7, tylko 6 marzec, więc tutaj tak. Co na dzisiaj? Jak sami zauważyliście, to podpiąłem sobie kosiarkę. Kosiarka nie została podpięta oczywiście bez powodu. Zastanawia mnie jedna bardzo ważna kwestia, że to tutaj jest cały czas zebrane, a nie rośnie. A mamy marzec. Łąki kosiłem w tym samym czasie i mimo wszystko to tutaj nam nie odbiło w żaden sposób. To mnie trochę nie tyle zastanawia, co smuci, bym powiedział, bo kurde, nie wiem czemu. No liczyłem na to, że będę miał wszystkie łąki do pokoszenia. Okazuje się jednak, że nie. Dlatego też tutaj tego gościa, tego jegomościa, czyli tego John Deere'a, wyślemy sobie, moi drodzy, na pole numer 18, czyli tą łąkę, którą mam w dzierżawie. Może by się udało kupić właśnie jakiś teren i stworzyć łąkę tutaj, gdzieś w okolicy, ale mam tu nierówno. Trzeba by było jakieś kruszywo zamówić, coś takiego, może żeby tutaj to wyrównać. I zrobimy sobie, tam będziemy sobie robili sianokosy w międzyczasie po prostu, ale skupię się nad rzeczą, której jeszcze jakby nie robiłem na tym gospodarstwie. Może robiłem już w sumie, ale nie skupiałem się na niej aż tak bardzo. A ona może mi przynieść bardzo duże dodatkowe korzyści, mianowicie będzie to wałowanie. I wałowanie zrobimy sobie na polu numer 31 i 30, czyli dokładnie na tym polu, gdzie mamy słonecznik. Tylko może najpierw sobie właśnie podjadę na tą łąkę, bo nie chcę puszczać tam pracownika. W sumie mógłbym go puścić nawet na autodrive i rozpocząć tam normalnie pracę, ale już sobie pojedziemy, chwileczkę sobie pozwiedzamy, troszeczkę podyskutujemy, bo temat jest taki, że mamy to już 7 sezon, tak jak właśnie słyszeliście. No i wydaje mi się, że 7 sezon to będzie ostatni sezon, który będzie wlatywał jakby na odcinki. Później skupimy się po sezonie 7 na live'ach z tej serii również, jak i live'ach z serii na Outbaileron. Ewentualne odcinki mogą się pojawiać, jeżeli chodzi o kwestie farmingowe, o tematyce modyfikacji, ponieważ wolę się skupić bardziej na modyfikacjach niż na poświęcaniu na przykład, nie wiem, godziny czy półtorej godziny na to, żeby nagrać dla was jeden odcinek z farminga, później go wyrenderować tutaj. A co moglibyśmy zrobić w sumie na live'iku bez problemu. I wydaje mi się, że to był całkiem fajny pomysł z mojej strony. Oczywiście bardzo bym chciał, żebyście to poruszyli też tą kwestię w komentarzach i napisali, co wy o tym sądzicie? Czy wolicie właśnie, żebyśmy robili sobie po prostu wtedy to może częściej nawet live'y, bo odcinki z modyfikacji ewentualnie z jakichś tam takich farm mniejszych, bo mówię tutaj, chodzi mi głównie o takie polskie gospodarstwo, chciałbym sobie w pewnym momencie stworzyć, więc mówimy tutaj o takich mniejszych farmach, gdzie prawdopodobnie pracowałbym na małych bądź też średnich maszynach tylko. No małe wiadomo na początku, średnie gdzieś tam w późniejszym etapie, no i na o wiele mniejszym areale ziemi niż tak jak na przykład nawet tutaj już mamy, bo na początku narzekałem, że te pola na start dostajemy całkiem takie dosyć małe, jeśli chodzi o... Kurczę, ale patrzcie, ja tutaj nie przyjechałem, a tu się okazuje, że ja tego jeszcze nie mogę pokosić. Dlatego, że... to jeszcze nie urosło, to jeszcze by potrzebowało jednego miesiąca. A ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jeden miesiąc przewinąć. Ze względu na to, że jak sobie przewinę jeden miesiąc, to co się stanie? To się stanie to, że nam już słonecznik zejdzie i nie będę mógł tamtego pola zwałować. Dlatego jak już sobie naszykowałem tutaj sprzęt, to niech to tak sobie zostanie. nie mam z tym żadnego problemu. No i teraz dwie bardzo ważne rzeczy, o których właśnie mówiłem też już wcześniej. Po pierwsze, będę potrzebował nowy siewnik, bo stary sprzedaliśmy. Stary okazał się już czy za mały? Kurde, ciężko powiedzieć, czy za mały. Bardziej bym powiedział, że nie był za mały. On był po prostu już na tyle... Za dużo już tego siewnika było. Może tak, za dużo już tego siewnika było, bo to był ten Pöttinger, dobrze mówię? To był ten Pöttinger 6-metrowy, tak, to był ten Pöttinger. On tutaj 15 na godzinkę sobie popierdziela. Moglibyśmy wziąć natomiast troszeczkę taką 12-metrowego Kwernylanda i to by było spoko chyba z mojej strony, tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie Amazonkę, bo Amazonka ma 15 metrów. Bo Kuni nam starczy, mamy duży ciągnik, Kuni nam wystarczy, więc tutaj nie mielibyśmy problemu. Dlaczego chcę kupić wcześniej siewnik? Bo pewnie powiecie, że no teraz przecież tak nic nie będziesz siał już, bo nie masz pola. Chcę wziąć teraz siewnik, ponieważ, moi drodzy, jest taka sytuacja, że boję się, że zapomnę, że nie mam siewnika, wydam pieniądze. Dokładnie. Więc tutaj trzeba się zastanowić nad siewnikiem. Tu jest 15 metrów i cena jest całkiem spora. Ile mamy różnicy? 30 jakieś, 35 tysięcy. No może zaoszczędzimy i weźmiemy sobie 12 metrów, ale bez nawozu. 15 z nawozem, czy 12 bez nawozu? To jest dobre pytanie. Wieczny problem, bo tu mamy 8, to 8 to już w ogóle, bo to jest bardzo drogi. Ten siewnik jest przepiękny i zarobiście wygląda, ale tutaj no jakby szerokość robocza i też prędkość, bo zobaczcie, 18 na godzinę, ten też ma 18 na godzinę, a ten też ma 18 na godzinę. Wiecie co? Powiem wam tak, że chyba pójdę w Amazonkę. Kupimy sobie Amazon. Tylko dobra, tu mamy tak, 207 tysięcy liczyć, tak? Nie będzie, że 207. I co ja bym jeszcze chciał sprawdzić, to chciałbym zobaczyć wały uprawne. I teraz, no, ten luj to kosztuje bardzo dużo. Tutaj mamy za 20 tysięcy 6,4 metra, ten ma 24 metry, a ten ma natomiast 12 metrów. Więc kupiłbym sobie wał 12-metrowy i ten wał też byśmy już użytkowali normalnie. Dlatego najpierw kupimy wał. Mamy. I następnie kupimy sobie dopiero siewnik. Nie, to jest siewnik punktowy. Siewnik jest. Mamy. I to była ta Amazon. Tylko czym się różni ta od tej? Dobre pytanie. Cena ta sama. Szerokość robocza 7,8 tysiąca, to samo. Wezmę sobie oryginalną maszynę z gry. A, w tamtej chyba coś możemy zmodyfikować, zaraz zobaczymy. Czekajcie. Ustawienie kół standardowe. Konfiguracja. Nawóz aktywny i nieaktywny. Aha, to już rozumiem. Możemy sobie tutaj wyłączyć nawożenie, gdybyśmy zrobili podwójną dawkę. Dobra, do tego kupię. Bo teraz mamy nawóz aktywny. Chyba będzie aktywny. I oczywiście shop delivery nam tutaj dostarczył sprzęt. Nie mam natomiast budynków. Zostało mi 40 tysięcy pieniążków na razie. I powiem tak, że nie ma za bardzo gdzie tego wszystkiego poustawiać. Tak się zastanawiałem też nad taką kwestią, żeby ustawić sobie... Czekajcie. Żeby ustawić sobie, moi drodzy, automatyczny sprzedaż jakby kapusty, znaczy tej sałaty w szklarni to już mamy, bo na tym też mi trochę zależało, żeby odciążyć się w pewnym sensie od tego, co produkujemy i co mamy do sprzedania. Oleju słonecznikowego będziemy mieli bardzo dużo, niedługo wyprodukowanego. Natomiast mam mało rzepaku, praktycznie w ogóle nie mam tego rzepaku i ten olej rzepakowy nam się nie produkuje, co jest troszeczkę bolączką, dlatego trzeba będzie się tutaj rozejrzeć na mapie też i zobaczyć, czy gdzieś ktoś nie zaplanował sobie rzepaku na polu. Bo jeżeli jest taka sytuacja, Rzepak. 54. 33 widzę, że rzepak jest w temacie. Tylko czy on jest zebrany, zasiany, rośnie. Jest nawiezione. Jak to wygląda z tą 33? Jest nawet nawiezione. Więc 33 będę chciał wydzierżawić, pewnie po to, żeby zebrać rzepak i ten rzepak zawieźć. A nawet ile ta 33 kosztuje? No kurde, trochę kosztuje. No widzicie, bo to jest... Kupiłby człowiek jedno pole, to nie. Musi kupić dwa. 33, 34. I to jest ta bolączka. I też właśnie prezentując wam mapkę Kubanowice Podlaskie, wspominałem o tym, że wielkie dzięki i szacun za to, że w ogóle chciało się twórcy mapy zrobić na takiej zasadzie i pokroić tą mapę tak jak są pola, tak pokroił mapę, nie? Czyli no mega sztos jak dla mnie, bo kurde, nie wiem czemu Giant przyjął taką głupią politykę tymi obszarami. Obszar jak najbardziej, ale z jednym polem, a nie obszar z dwoma czy tam z trzema polami i wychodzi na to, że i tak musicie kupić cholera wie ile. Ja wiem, co bym musiał zrobić jeszcze, bo z tego, co widzę, ja cały czas mam wyczyść obecny kurs, ok. Nie będę sobie tutaj kursu generował, bo ja to zrobię sam. Oczywiście na początek sobie przelecimy dookoła. Trochę słabo, ten większy wał byłby o wiele lepszy, 24 metry. Odkujemy się, wymieniliśmy siewnik, więc jest ok. Odkujemy się troszeczkę, w przyszłym roku na pewno kupimy jakieś pole jeszcze dodatkowo i wymienimy też sprzęty na większe niektóre. Na pewno będę chciał sobie zrobić jakąś większą kosiarkę. Alt+W, Ctrl+C, wykryj i pyk. I możemy wałować. No, tekstura się różni, więc to jest mega sztos. Można by sobie było też troszeczkę... Co to się stanęło? Możemy sobie też chwilę pogadać na temat precyzyjnego farminga. Słuchajcie, bo pojawiają się coraz częściej jakieś informacje nowe. No i ten precyzyjny farming tak na dobrą sprawę zbliża się do nas wielkimi krokami, bo on ma premierę swoją w kwietniu. Jakoś tam 17, coś takiego tam było, jakoś po świętach chyba, nie? Z tego, co dobrze kojarzę. Więc niedługo będziemy mieli precyzyjny farming. Ja też będę chciał takie podsumowanie pewnie dla was nagrać, jak już ten precyzyjny wyjdzie, albo jak już będziemy mieli pełne informacje, bo cząstkowe informacje są fajne, ale nie ma jak to właśnie nagrać zawsze te takie szczegółowe info. I teraz okazuje się, że tam jest taka kwestia związana z azotem, że w zależności od jakości jakby gnojowicy obornika, on będzie miał też zawartość azotu w sobie. I jak sobie zainstalujecie aplikację, modyfikację precyzyjnego farminga, to wozy ascensyjne i rozrzutniki obornika będą miały czujnik azotu. I one będą wykrywały, ile tego obornika wy będziecie musieli na to pole wywalić, żeby zaspokoić jakby zapotrzebowanie na azot na danym terenie. Tak to wygląda. Więc no tutaj fajny krok, powiedziałbym, bardzo fajny. To my cały czas liczyliśmy na to, jak oni nam pokazywali tą kukurydzę, nie wiem czy pamiętacie na tych screenach, że ona tam była taka podgniła troszeczkę, ewentualnie jakoś tam, nie wiem, jakaś zaraza, cholerstwo się jakieś wdało tam i nam tą kukurydzę trochę niszczy. To właśnie kwestia była taka, że wszyscy się najarali, że o fajnie, będą jakieś choroby, pewnie trzeba będzie coś inaczej pryskać i tak dalej, więc no, nam by zależało najbardziej na tym chyba, właśnie żebyśmy mieli jakby różne rodzaje chorób, zgniliznę jakąś, jakieś nie wiem, szkodniki czy jakieś chwasty osobno, tak? No i kilka rodzajów tych właśnie oprysków i nawozów. To by było bardzo mocno by to poszło w kierunku takiego realizmu w farmingu. Tutaj wałowanie, jeśli chodzi o wałowanie, bo zajmujemy się wałowaniem, trochę oderwiemy się od precyzyjnego, to wałowanie daje wam 2,5%. Mulczowanie daje wam kolejne 2,5%. Na początkowym etapie gospodarstwa w ogóle się to nie opłaci, bo jak macie małe pola, to wynajem maszyny prawdopodobnie wygeneruje wam większe koszty, czy tam zakup tych maszyn. A tak jak w przypadku tutaj tego pola, czy też tych dużych pól, które mam, niektóre, to wałowanie akurat już będzie miało jakiś tam sens. Możecie też sobie zwałować łąkę po na przykład ostatnim zbiorze w roku i wtedy jakby ta łąka wam się tak po części wyzeruje, dzięki czemu będziecie mieli ją, powinny być trochę większe zbiory, czyli trochę o te 2,5% de facto. No i można też to zastosować, gdzieś tam sobie pokosicie ostatni raz łąkę w październiku na przykład, no to możecie sobie jak najbardziej to zastosować i rozwiązać sobie w taki sposób, że sobie tam jeszcze pykniecie dodatkowo wałowanie na koniec. Fajnie, wszystko kwestia tego, czy ktoś chce się spinać, bo ja jestem tego zdania, że w 22 to dali nam za dużo takich prac stricte, gdzie właśnie o, wałowanie, zbieranie kamieni. To są prace, które one są fajne jak najbardziej, ale mamy takich bardzo dużo takich prac strasznie w tym samym. Zamiast dodać właśnie, jak już poszli w sady, poszli w te winogrona, w te oliwki, to mogli dorzucić jakieś jabłonie, nie? Te skrzynki z jabłkami mogły się zbierać przed tymi sadami na paletach na przykład. Oczywiście musielibyśmy płacić i pilnować tego, żeby zebrać te jabłka, nie? Powiedzmy, nie wiem, no tam w zależności od rodzaju jabłek, bo są zimowe jabłka, które zbiera się trochę później, no ale gdzieś tam przeważnie chyba wrzesień, październik nie można już te jabłka niektóre zbierać, więc może by to było na takiej zasadzie zrobić, że właśnie przychodzi wam taki wrzesień, no i wy musicie, nie wiem, zrobić tak, żeby był zbiór jabłek, nie? No i przechodzi, jak zapomniecie we wrześniu zebrać, to tak samo jak z koszeniem, jak zapomniecie we wrześniu zebrać, to nic nie będziecie mieli, ale zbieracie to we wrześniu, a pojawiają wam się palety w październiku, no bo przez cały wrzesień zbieraliście, nie? To by było spoko. Ja jestem za. No i tutaj dosyć mocno się edukuję, jeżeli chodzi o Hofbergmana. Zarówno informacje, które dziadek mi udziela, jak i gdzieś tam sobie czytam i oglądam sobie trochę Antona z 19, jak on sobie na Hofbergmanie grał. No i też prawdopodobnie w 22 pojawi się u mnie Hofbergman na kanale. Czy to będzie w postaci live'ów, czy w postaci odcinków, zobaczymy. Może to będzie taka seria mieszana, że trochę tak, a może to będzie jedyna seria, którą będę prowadził przez długi czas, a wszystkie pozostałe będą takimi małymi, krótkimi seriami. Zobaczymy. Rundka honorowa praktycznie skończona. Ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Pamiętajcie napisać w komentarzu, co sądzicie o moim pomyśle na temat tego, żeby nie robić już odcinków aż tak z gameplayi, tylko po prostu gdzieś tam jak nie będę mógł na przykład zrobić live'a, a będę miał coś naszykowaną jakąś robotę, to po prostu nagram trochę, popierdzielę sobie do was i wy oczywiście zostawicie dzięki temu łapeczkę w górę i subskrypcję kanału, jeżeli ktoś tego nie zrobił. Bo wydaje mi się, że to spoko jest, bo jakby większą interakcję sądzę mamy, jeżeli chodzi o live'y, a tak dosyć często pytacie mnie o jakieś modyfikacje na live'ach, to sądzę, że to będzie świetne rozwiązanie. Jeżeli odcinek wam się mordy podobał, to wiecie co robić, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Widzimy się już niedługo, trzymajcie się, hej hej!